Cześć wszystkim, tutaj Krzysiek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o urbanistyce. Konkretnym tematem dzisiejszego odcinka będzie to, jak połączyć urbanistykę z transportem. Jak kolej, jak nowoczesny transport szynowy może kształtować miasta. Koleje odegrały dużą rolę w kształtowaniu krajobrazów miejskich, które dzisiaj znamy. Jeśli spojrzymy sobie na historię miast, no to dworce i w ogóle kolej wiele miast stworzyła. Jeśli spojrzymy na Skierniewice, Koluszki i całą masę miast, szczególnie zaboru pruskiego. Dzisiaj chciałem Wam więc opowiedzieć o koncepcji Transit Oriented Development, czyli rozwój zorientowany na transport publiczny. Na czym polega ta koncepcja? No, ta koncepcja jest dosyć prosta do zrozumienia. Mianowicie chodzi o to, że tam, gdzie mamy dobrą dostępność transportu publicznego, pojawia nam się intensywna zabudowa. Co to znaczy intensywna zabudowa? Intensywna zabudowa to znaczy, że mamy wysokie budynki, mamy różnorodność funkcji, dużą gęstość. To wcale nie musi oznaczać, że mamy jakiś kompletny Mordor czy miasto, które wygląda jak Hongkong, ale chodzi o to, żeby w pobliżu stacji pojawiały nam się wszystkie rzeczy, które koncentrują ruch mieszkańców. Planowanie przestrzenne zorientowane na transport publiczny to jest takie podejście do planowania miejskiego, które koncentruje się na tworzeniu żywych, spacerowych, takich możliwych dochodzenia przestrzeni wokół centrów transportu publicznego. No i właśnie dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o udanych projektach urbanistycznych z tego nurtu. Jakie są główne zasady tej myśli? Pierwsze, środek miejscowości czy środek danego osiedla powinna stanowić stacja szybkiego transportu szynowego, będąca jednocześnie węzłem przesiadkowym dla lokalnych, regionalnych autobusów. Wokół stacji pojawiają nam się właśnie jednostki komercyjne, usługi i intensywność zabudowy nam maleje wraz z odległością od stacji. W pobliżu stacji mamy zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi w parterze. Taki promień optymalny dla obsługi transportem kolejowym czy metrem to jest nieco ponad 800 metrów, czyli około 10 minut dojścia, zaś dla transportu autobusowego to będzie ponad 400 metrów. No i chodzi o to, żeby w takim mieście zawsze było wygodnie dojść do stacji, żeby można było dojechać rowerem do tej stacji, żeby łatwo było spacerować, żeby ruch w pobliżu stacji był ograniczony albo uspokojony. No i w takim modelu rozwoju także stawiamy na rozwój wysokiej jakości przestrzeni publicznych. No i warto jest także przy stacji zaplanować parking Park and Ride czy parking Kiss and Ride. No i w kolejnej części chciałem Wam pokazać chyba taki najbardziej głośny przykład tego rodzaju osiedla, czyli wiedeńskie Seestadt Aspern, w którym właśnie zbudowano całą nową dzielnicę w oparciu o tą myśl. No i jak sobie spojrzymy na to, jak to wygląda, to po pierwsze mamy planowaną, rozwijaną linię kolejową na północy, a po drugie do samego centrum osiedla wchodzi nam linia metra i co jest istotne, tą linię metra wybudowano zanim w ogóle tam się pojawiła zabudowa, czyli doprowadzono metro na pole po to, żeby od pierwszego momentu, w którym pojawią się tam ludzie, można było już korzystać z transportu publicznego i to jest duża zmiana, bo u nas na przykład no to metro potrafi trafiać, ale ktoś już kupi samochód, tak? I to nie o to chodzi. Ważne jest, żeby ta dostępność transportu w tym modelu rozwoju była od początku. Seestadt Aspern ma dosyć ciekawy układ, bo jest dosyć kolisty. Na środku mamy duży zbiornik wodny. No i mamy taki pierścień, który pozwala dosyć wygodnie rozprowadzać ruch. To jest też dzielnica trochę wyizolowana od pozostałych pobliskich osiedli, gdzie mamy dużą fabrykę i mamy zabudowę jednorodzinną. Z tego względu też no, miejscami ta dzielnica jest krytykowana. Natomiast jak sobie spojrzymy na mapę dostępności transportu publicznego, no to widać, że tutaj ta idea zorientowania na transport publiczny jest bardzo mocno widoczna. W środku dzielnicy mamy jedną stację metra, na północy dzielnicy mamy stację kolejową i stację metra. I dodatkowo jeszcze przez dzielnicę przebiega nam tramwaj. Tutaj na tej mapie możecie sobie zobaczyć, jak wygląda planowana koncentracja wysokości budynków. Te czerwone kropki to są najwyższe budynki. No i tak właśnie wygląda Seestadt Aspern. I właśnie według tych zasad powstaje nasze wirtualne miasto Nowe Gołąbki. Zapraszam Was na intro serii. Zgodnie z ideą Transit Oriented Development zlokalizowano także osiedle w Sztokholmie. Tutaj widzimy, że osią komunikacyjną tego osiedla jest linia tramwajowa,
No jest to zrównoważona dzielnica miejska w Sztokholmie, która po pierwsze znana z ekologicznego designu, ale po drugie całe osiedle jest dosyć mocno zielone i też no, zbudowane z myślą o promocji stylu życia bez samochodu. Warto także spojrzeć na Hafen City w Hamburgu, także tam olbrzymi projekt przebudowy przestrzeni miejskiej, projekt rewitalizacyjny, który jest oparty o rozszerzenie linii metra U4. I tu zaskoczenie, dobra praktyka z Polski, ponieważ zgodnie z tą ideą, moim zdaniem w znacznej mierze powstało osiedle Jasień w Gdańsku. Mówię tu o współczesnej części tego osiedla, czyli otoczeniu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Znaczy, Pomorska Kolej Metropolitalna w ogóle jest chyba jednym z najlepszych projektów takich urbanistyczno-transportowych w Polsce, gdzie faktycznie mówimy o zabudowie, która powstaje w pobliżu nowych przystanków kolejowych. No i to zresztą się przekłada na to, że do pociągów pomorskich na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej no nie można w godzinach szczytu wsiąść i padła ona ofiarą swojego sukcesu. I tutaj, jeśli spojrzymy sobie na Jasień, no to po pierwsze mamy różnorodną zabudowę w pobliżu przystanku kolejowego Gdańsk Jasień. Po drugie mamy bardzo ciekawy w ogóle sposób zagospodarowania tego terenu. Mamy dwa stawy i oczywiście no nie jest tak, że ta zabudowa się faktycznie koncentruje dookoła przystanku, bo tam już wchodzą nam tereny Parku Krajobrazowego. No ale jednak widać jest pewien stopień powiązania tej zabudowy. No i przede wszystkim no, ruch autobusowy jest skierowany w stronę tego przystanku. Myślę, że kiedyś o Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, w ogóle jej wpływie i jej powstaniu muszę coś nagrać, bo to jest no, jeden z niewielu naprawdę dobrych projektów transportu publicznego w Polsce i projekt, który warto pokazywać. No i ciekawe jest to, że faktycznie ten plan miejscowy dla obszaru Jasienia jest dosyć dobry i dosyć ciekawie miesza nam funkcje. Oczywiście im dalej od przystanku, tym gorsze jest tego zagospodarowanie i znajdą się tam przykłady no, takie słabo urbanistycznie, jak cały górny taras w Gdańsku. Natomiast no, samo otoczenie przystanku jest naprawdę, naprawdę dobre. Chciałbym teraz wspomnieć o mniej chlubnych przykładach tego, gdzie potencjał został zmarnowany. No i moim zdaniem, jeśli chodzi o zmarnowanie potencjału, no to widać to jest w Warszawie na południu. Znaczy otoczenie przystanku Nowa Iwiczna, otoczenie przystanku Warszawa Jeziorki, otoczenie przystanku Warszawa Dawidy. To są wszystko olbrzymie zmarnowane przestrzenie i można było totalnie zgodnie z tą ideą tą urbanistykę tam prowadzić, ale jednak to się nie dzieje. No i dochodzimy tutaj do stacji Warszawa Gołąbki, w której moim zdaniem cały czas istnieje pewien potencjał, żeby w ten sposób tam kreować zabudowę, bo właśnie to była jedna z tych przestrzeni, która ze względu na to, że to jest linia do Centralnego Portu Komunikacyjnego, no to właśnie warto by tam było zlokalizować coś, co spowoduje, że kolej będzie wykorzystywana, bo tam dosyć mocno nam wzrośnie liczba pociągów. Więc w tej naszej historii alternatywnej Warszawa Gołąbki także znajduje się na linii do lotniska dla Warszawy i Warszawa Gołąbki staje się nowymi Gołąbkami, staje się całkowicie nowym miastem. No i to, co widzicie przed sobą na ekranie, no to właśnie jest ta historia. Dla tych, którzy po raz pierwszy odpalają tą serię, to pamiętajcie, że każdy z Was może współtworzyć nowe Gołąbki. Każdy może być współtwórcą tego miasta. Tutaj przed Wami m.in. szkoła nazwana przez mieszkańców miasta. To jest szkoła podstawowa imienia Mariusza Pudzianowskiego. Mamy także Aleję Jana Pawła II. W ostatnim czasie także duże podboje w naszym mieście robi spółka Park King Properties, która stała się wyłącznym dystrybutorem paliw marki Orlen, tylko niestety mamy pewne problemy z dowozem tych paliw. Natomiast zainwestowano też w nowe paczkomaty. Mamy też wyłącznego dystrybutora paczek w mieście. No i mamy zmodernizowany Dziado Parking. Także w Nowych Gołąbkach dzieje się dużo. Przypominam też, że wzrosła wartość działek, a to oznacza, że ci, którzy grali wcześniej, będą mogli sprzedać z zyskiem zakupione działki, nawet jeśli tam na nich nic nie wybudują. W systemie ekonomicznym naszej symulacji mamy już ponad 34 tysiące gołębi. Gołębia to jest waluta, którą zarabia się za dyskutowanie o urbanistyce, dyskutowanie o różnych rzeczach, za udzielanie się na Discordzie, także zachęcam Was do tego, żeby aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, no bo dzięki temu możecie kupować działki, możecie stawać się magnatami, możecie monopolizować przestrzeń. Najbogatszy z gołębia no w pewnym momencie zgromadził 8% majątku. Na razie nie mamy wysokich podatków, także jest to paróweczkowe
wyjątkowy raj Korwina, ale w planie jest ogłoszenie wyborów. Jeśli tylko pojawi się wystarczająca liczba graczy i wystarczająca liczba chętnych, no to pojawią się wybory. Na razie nowe gołąbki zrządzone są w sposób dyktatorski przeze mnie. I na koniec małe wizualne podsumowanie tego, co wydarzyło się w Nowych Gołąbkach. Dziękuję wszystkim patronom mojego kanału. Pamiętajcie, że patroni w Nowych Gołąbkach mogą liczyć na specjalny status, mogą budować specjalne budynki. No i jeśli chcecie wesprzeć rozwój tego projektu, jeśli chcecie, żeby powstawały nowe mechaniki, żeby gołąbki powstawały coraz szybciej, coraz lepiej, to zachęcam Was do wspierania mnie na Patronite. Jest także opcja właśnie specjalnego wsparcia tego projektu. No i zachęcam Was do tego, żeby uczestniczyć w tej grze, bo bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy się dzieje i zachęcam Was do tego, żeby dołączyć na Discorda, bo mamy tam bardzo ciekawe dyskusje. Także dzięki wielkie, do zobaczenia i przed Wami wizualny pokaz miasta.